We wrześniu oglądaliśmy zbiór tak naprawdę z pełnej uprawy letniej. Teraz zbieramy odmianę Callaway w warunkach praktycznie jesiennych. W gospodarstwie, w którym się znajdujemy, specjalizuję się w uprawie kapust płaskich od kilku lat. Od dwóch sezonów w gospodarstwie znajdują się odmiany hazery, odmiany kapusty płaskiej. Przez ostatnie dwa lata została tu wypromowana odmiana Callaway. Odmiany płaskie, między innymi odmiana Callaway, od kilku lat jest wielkim sukcesem, jeśli chodzi o kapusty delikatesowe i kapusty w polskich marketach. Konsumenci coraz chętniej zwracają uwagę na tą kapustę, przede wszystkim za jej walory kulinarne. Bardzo cienki, chrupki liść i przede wszystkim ten liść jest bardzo smaczny. Konsumenci używają odmian płaskich do sporządzania gołąbków, sałatek, surówek i wszelkiej galanterii surówkowej. Jak podkreślałem, dzisiaj mamy koniec października i mamy ostatni etap zbioru kapusty. Część kapusty, która zostanie tutaj wycięta, zostanie zapakowana i dostarczona do sklepów spożywczych. Reszta kapusty zostanie zmagazynowana w chłodni i będzie tam oczekiwała około dwóch miesięcy. Jest to tak zwane krótkie przechowanie odmiany Callaway. Callaway, jak Państwo widzicie, jest to odmiana typu kapust spłaszczonych, odmiana o krótkim okresie wegetacji, około 75 dni, z bardzo cieniutkim, chrupkim liściem, tak jak już powiedziałem i będę to podkreślał, z bardzo dużymi walorami kulinarnymi. Odmianę Callaway uprawiamy przez cały okres wegetacji, począwszy od wczesnych nasadzeń do gruntu, a kończymy nasadzenia tak, aby zbiór był w połowie października. Okres wegetacji tej kapusty może się nieco różnić, szczególnie wiosną i jesienią. Wiosną i latem okres wegetacji troszeczkę przyspiesza i często blisko 70 dni mamy już w pełni uformowaną główkę gotową do zbioru. Jeśli chodzi o okres jesienny, tutaj są zróżnicowane warunki pogodowe i ten okres też może być około 70-75 dni przy niesprzyjających warunkach klimatycznych, szczególnie bardzo niskich temperatur. Ten okres może się o parę dni wydłużyć. Do 80 dni taka kapusta powinna wyrosnąć i być gotowa do zbioru. Kapusta została wybrana przez kupców, przez producentów za to, że ma bardzo dużą wartość pozbiorczą, czyli zbieramy taką kapustę i ta kapusta może chwileczkę poleżeć. Również ta kapusta, którą tutaj teraz widzimy, ona, część z niej pójdzie do magazynu, do chłodni i tam będzie krótki okres przechowywania, około miesiąca do dwóch, w zależności od zapotrzebowania.